Hej wszystkim, tu Mary Kayden. Witam was w kolejnym odcinku, szóstym już Don't Starve Together, razem z Asią. Mgiełka w tle, sorry. Co się stało? Mgiełka w tle. Też się z wami wita, słuchajcie. Cześć kochani, sorry, że przerwałam. Okej, okay. No to cześć. Asia ma parcie na szkło, poproszę. Mgiełka, patrz. Tak, dziewczyny ruszają na zasoby i słuchajcie, nie wiem co się stało, bo no wyjdźcie, idźcie dziewczyny zbierać. Wiemy. Szkoda, ktoś kamienia nie wziął. Ja wzięłam. Ja nie wzięłam. No, kurde, no. Ja no dobra, Gosia wam zaraz powie, co się stało. No, tak, wchodzę, słuchajcie, skraszowało mi grę. Nie mogłam w ogóle wejść. Wyłączałam po kolei wszystkie mody i włączałam, wiecie, na nowo i nie wiedziałam co. Okazało się, że ten mod na plecak, gdzie możemy nosić plecak równocześnie ze zbroją, on po prostu nie działa i go nie mamy. I stało się tak, że ja zaczęłam jakby od nowa, zobaczcie, nie mam w ogóle odkrytej mapy, nie miałam plecaka, nie miałam moich rzeczy, zaczęłam totalnie na nowo, nie mamy nic, znaczy ja nie mam, bo dziewczyny mają, ja nie mam. Co się stało? Nie wiem, co się stało właśnie przez ten mod chyba i no, ja zaczynam od zera, o, może tak, totalnie od zera, żadnych moich rzeczy, żadnych, nic. I jeszcze co najlepsze, słuchajcie, plecaka nie mogłam zrobić, nie wiem o co chodzi, bo zrobiłam plecak, a jego nie ma. Tak. No. Także nie wiem, co się stało i nie mamy w ogóle żarcia. Przyjdzie zaraz jeleniocyklop, także zginiemy. No, a ja nie mam odkrytej mapy. Ja po prostu, słuchajcie, weszłam, nie miałam nic odkryte, pojawiłam się normalnie przy tym. Przy portalu, Jezu, nie? Jezu, weź ten plecak. Mi strasznie, nie wiem, co Asia do mnie mówiłaś, ale... Dałam ci to trawę. Futro, bo mi go było szkoda mi go było wywalić. Aha, ja już tu mam ten. Kurde, widzicie, nie mam plecaka, aha. Bo Gosi dałam plecak, bo jej się bardziej, wiesz, przyda. I zapomniałam zostawić to futro po prostu w tym, w skrzynce i nie mam miejsca. I tak kombinowałam, no, i dałam teraz tobie. Teraz jest nic, to nie mogę królików pozabijać. Słuchajcie, zbieramy jedzenie, zbieramy trawę, zbieramy drewno, wszystko trzeba zbierać, no bo no. Ale marchewki też ci zbierać? Wiesz co, ja chyba mam marchewek te... Nie, nie? No jagódki na razie sobie zbieram, żeby było. Ogólnie to dla was też, nie? Jakieś jajka może pingwinom, nie? Gosia no. Nie mogła zarąbać czy coś, chociaż mamy tam ptaszka. Mery, niech zarąbię. No. A ja mam przyszłam z powrotem na te bagno, bo nie mamy nic. Ja nie wiem, gdzie są. Słuchajcie, może znajdę gdzieś jakiś plecak koło trupka, kurde. I właśnie nie mamy tego moda, że właśnie można nosić plecak i zbroję. I ja zrobiłam plecak właśnie. I go nie ma. Asia zrobiła plecak i go nie ma. Po prostu no, jakby nie mamy plecaka w ogóle, słuchajcie. Mamy tylko te stare. Do moich widzów, którzy są, wiecie, więcej grają w Don't Starve'a i grają na modach, czy znacie jakiś inny mod, który by nam działał właśnie, jeśli chodzi o ten plecak, tak? Jeśli tak, to dajcie znać, jeszcze będę już ten odcinek po nim wrzuciłam, będę mówiła wam, że potrzebujemy tego moda, bo ja sprawdzałam inne, żaden nie działa, słuchajcie. Normalnie chcę wejść i jest crash od razu, momentalnie, nie mogę wejść do gry. A jednak bez tego moda jest lipa. Jakim cudem ja mam... 100% noc. Ten. Spróbuję tu trochę ogarnąć, słuchajcie dziewczyny, bo ja w ogóle na dzisiaj to planowałam, żebyśmy poszli na morsy, bo jest koniec zimy i tak będziemy musiały dziewczyny iść, bo zaraz będzie koniec zimy, a... Tylko, że ja nie mam odkryty, ty Asia mówiłaś, że tak, widzisz, tak, nie? Tam są, u góry jest iglo i chyba jeszcze wcześniej, jest tam parę jest. To dobrze, to pójdziemy, słuchajcie, na morsy, dobrze. Bo może akurat ten kieł by wypadł, by Mary miała laskę, by szybsza była, nie? No. Czemu zamarza? Półczeka, porażka, ale nie, dzisiaj, kurde. Kamień mi się ochłodził. A co ty pytasz, czemu masz 100%? No 100% kamienia. Pewnie wzięłaś ten, co ja nowy zrobiłam. No właśnie, niechcący może wziąć. Nie szkodzi, tak. No ja mam 38, jeszcze działa, także spoko. Tylko musi mi się teraz nagrzeć ten kamień. Zjem te pulpety, co mam na zapas. Ja jeszcze tu kupy mam i właśnie miałam to wszystko pozostawiać w cholera w obozie. Mam tutaj czapkę, którą nie noszę. Kurde, ja się muszę wrócić tam. Ale też mam jakieś pierdółki. Gdzie? Co za odgłos dziwny? Nie wiem, może to mgiełka, akurat teraz musiała się obudzić. Nie, tu w grze. Coś mi się tu nie podobało. Słuchajcie, jedyny plus jest tego, że ja weszłam z moimi rzeczami, tymi, wiecie, tym, tą czapką, tym i Asia też ma. Także mamy dwa komplety. Wy to słyszycie, ej, wy tego nie słyszycie, ale ja słyszę jakieś straszne, upiorne... Ja w ogóle nie słyszę dźwięków z gry za bardzo, bo mi się coś zepsuło. Ja ty tam słyszę, tylko nie mam, że idzie jeleniocykle, bo... A co się wtedy robi? Czekaj. O Jezus, ginie. Ej, ale nie da się z nim walczyć? Nawet.
Albo uciekać. Da się, no da się walczyć, oczywiście, że tak, ale no... Jezu, co ona tam widzi? Ja nie wiem, co ja słyszę, jestem przerażona. Jestem tu w ogóle sama. Nazwiemy to i rozpalam sobie. W nocy. Jezu, co to jest za odgłos? Ja biorę ten kamień, słuchajcie, bo jak coś, to ja spierdzielam stąd. Widzowie to na pewno słyszą, wy nie. Ja uciekam. Coś się trzęsie, nie mów mi, idzie ten jelenio-cyklon. To przyszedł bez tego. No to dobra, słuchajcie, koniec. Idzie, on idzie chyba do mnie, bo ja słyszę wszystko szybciej, wiesz? No tak, bo twoja postać szybciej, no. Ona ma duże, ale moja też ma duże uszy, to nie fair. Ale ona... Oczy. Gdzie ona jest? Nie widzę cię na mapie. Gdzie on jest? Jezu, ja się boję teraz. Słyszę go, wow, słuchajcie, po nas. Wow, ja, po nas. Jak to możliwe, że ja go słyszę? Idzie, ja uciekam stąd, słuchajcie. Ja nic tylko nie Asia nie do obozu. No właśnie. Bo rozwali. Na bagna. Ja nic nie słyszę, ale już się boję. Kiedy będzie dzień? Dajcie mi dzień, dajcie mi dzień. Dziewczyny, ja nie wiem, czy ja mam spieprzać, czy ja mam... Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Na bagna. Asia, ja nawet nie mam zbroi. Przestań panikować, uspokój się, biegnij na bagna. Słuchajcie, Asią to trzeba potrząsnąć, bo ona to po prostu... Kurde, rozwaliła mi się ta... Czekajcie, co ja mam w tym plecaku? Nie, załóż go. Siekierkę zrób sobie. No. Szukaj królików. Co mamy? Mary, nie żadne króliki! No co, jedzenie! Teraz jest ważne. Ale zaraz będziesz, zaraz zginiesz, po co? To co mam zrobić? Chodźcie tutaj na bagna wszystkie i ty, Asia, z tym jelenią cyklopem też. Niestety... Aha, dobra. Tylko tu przyprowadź. Nie, akurat. Idzie za tobą? A bo ja wiem, już go dawno zgubiłam, ja spieprzałam stamtąd, no bo ja nie byłam... ma, to ciężko zabrać tutaj! No już, pewnie go zaproszę. Asia, no tak. On jest teraz, Gosia. Ja z pochodnią uciekłam od ogniska, bo by mnie zabił przecież. Miałam stać tam, tak? I czekać na niego. Nie, miałaś go tu przyprowadzić. Mhm. No, sorry. Okej. Okay. To ja pozbieram jagódki po drodze. Ja nie wiem, ty panikujesz o byle co po prostu. A podszedł do ciebie chociaż. Nie wiem. Jak to nie wiesz? Spanikowałam. Ale ja pójdę zanieść pierdoły do obozu, bo mam pełny ekwipunek, to w międzyczasie spróbuję to zrobić. Ale to już chyba poszedł. O dobra, idzie, okej. Okay. Mnie nic nie goni, to pójdę to zanieść. No ale on tu stoi na górze, ja chcę do niego, a on co? W ogóle porozwalał chyba tu koniki, bo tu pełno widzę jest tych. On sobie tu stoi, Gosia, na tym dywanie u góry, nie wiem. Widzicie, gdzie jestem? Widzę. No i on sobie tu chodzi po takim dywanie. I jest pełno części do lodówek. To zbieraj. No, tam, no on tam jest, stoi tam. Ale Asia, on cię nie atakuje jeszcze, no. No to co, mam go sama zostawić? Sama mówisz, że stoi i nic nie robi, no to zbieraj części po prostu. Nie tu poszłam, kurwa. Nie mam miejsca na te części. Teraz zostawię. A mięso z indyka. Słuchaj, no on nie chce jeszcze iść za mną chyba. No to nie chce iść, stoi sobie, a ty nie, bo ty nie podejdziesz, bo on cię zabije, a on nic nie robi. Dobra, teraz już idzie. Bo jak odejdzie z daleka, to on zniknie. Kurde, no znowu nie tu poszłam, no masakra. Opełnia będzie super. Już co mam go prowadzić na te bagna? Mary, to ty możesz iść po Gloomera. Masz na mapie, bo ja nie mam... Glumera, ale... Gosia, on się wrócił tam na górę, to ja nie wiem, co nie ja wiem, zrobić. Ale myśmy na tym save'ie go nie znalazły chyba. Nie? Nie, myśmy kiedyś jak same grały, to znalazłyśmy chyba. To idź do obozu, Asia. Ja jestem w obozie, bo muszę rzeczy pozostawiać. Tu widzę jakieś jajo. Kurde, nie widzę na mapce nic. To jest taka muszka, nie? Mhm. To nie widzę za bardzo, tu są pająki. Kurde, tu drzewa. No nie widzę takiej... Tam jakieś iglo chyba jest, ptasior. Tutaj jakieś takie dziwna konstrukcja. No nie mam. O kurde, zamarzam. Znowu zamarzam. Rzuć tą kłodę tutaj. Mój kamień co chwilę po prostu już... Czekajcie, bo źle idę. Nie, dobrze idę.
Giełka robi atrakcje dźwiękowe na cały odcinek. No. To... Ja muszę pozostawić. Co ja tu jeszcze mogę zostać? Tego nie, to mi się przyda. To nie, nie potrzebuję. Nie wiem, czy to do dobrej skrzynki włożyłam, ale nieważne. A to co jest? Rot. Jakieś zepsute chyba, czy nie? Co zostawię? Nie wiem, do czego to służy. Ty kupy zostawię. To chyba zepsute. Co jeszcze bym mogła? Ale jak jest miejsce, to dam tu, to Gosia potem oceni. To niepotrzebne. To sobie dam tu. Dobra. Szyszkami dopalę. Ja mam dwie siekiery, kurde, muszę to zużyć, tam 6%. A i tego nie potrzebuję, po co z tym łażę. Jakoś poukładać to w miarę logicznie, dobra. A kurtki nie, i plecaka też nie mogę mieć naraz, nie? Nie, chyba nie. Kurde, to dlatego ja tak szybko zamarzam. Co mamy? Dobra. Aha, teraz noc będzie zaraz, okej. Okay. Pełnia będzie. Aha, no to idę na ten. A ktoś kontroluje czas w ogóle? Bo ja nie włączyłam stopy. 11 minut. Okej. Okay. Nie wzięłaś kamienia! A no tak. No zaraz się wrócę, bo ona to dłużej trochę wytrzyma. Tu jestem zaraz koło obozu. Okej. Okay. Dobra, trochę mam miejsca, to idę tam. Bety na zapas są. Dobra. Kurde, co mi się stało? Jak coś się stało? Postać mi się zaklinowała jakoś głupio. Oj. Kurde. A co się dawało... O fuck. Wracaj do klatki. Co się dawało ptaszkowi, żeby on dawał jaja? Mięso z potwora, mięso. Przepieczone. Aha. Dobra, to na razie nie będę się w to bawić. Mary, chodź, zobaczysz, jak to nieco klapa. Okej, okay. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tylko, żeby się skinęło. Gdzie ty na bagnach. Dobra. Okej, okay, na dole. No mam nadzieję, że nie zginę. Bardzo bym tego nie chciała. O, pingwiny śpią. Kurde! Sorry, czy stara wzięłam przez przypadek? No. Jedzenie. Odłożę go lepiej. Szczęście. Dobra. Chester, zostań. Czy to wszędzie wyzbierane już są, słuchajcie, jagody? No ja zbierałam, do lodówki dałam trochę. Pięć jest czy coś. Jak widziałam, to zbierałam. Nie wiem, czy zdążę na tego cyklopa. Idę. Przez śnieg i noc. O. Gdzie on jest? Minęłam. Minęłam Asię. O, mam ciebie. Gdzie on jest, kurde? Gdzie on polasz? A tam jest pajęcza wątróbka. Mary, tutaj możesz pozbierać to mięso i... tylko uważaj na mackę. Wątróbka. A tu jest macka? Tak. A tu jakieś takie dziwne z macki pozbiera. A! Au. A macko, spadaj. Czekajcie, trawa. Ej, muszę trzęsie się coś. No to on tam chodzi, wiesz? Czy wam też się tak trzęsie? Tak. Mi nie, bo jestem dalej. To od kogo? Od tego gdzie on jest? O, jest, tu. OMG, jakie to duże. Tylko uważaj. No, staram się uważać. Na macki i na niego, bo on ma taki zasięg. A czemu akurat na bagna chciałaś go przyprowadzić? No bo żeby mi tutaj go zabiło, nie? A, samo go tu zabije? No, jak go dobrze poprowadzimy. W sensie te maski go zabiją? Tak. A. Uważaj, uciekaj. Uciekam. Ty w ogóle ani nie jesteś ubrana, ani nie masz... Mam kamień. No bo mam plecak na plecach. Masz kamień. No mam kamień grzejący. Ja go chcę tutaj na te pająki, żeby nam rozwalił od razu ten kokon. Trawy tutaj chodź, tutaj, kolego, gdzie on jest? Tu, chodź tutaj! Co za... Boże, jak mi to wkurza, to trzęsienie, nie? Bo nic nie widać. Pajęczyna. Wow, au. Marysia! O, Mary zginęła.
Mówiłam, ani nie masz zbroi, ani jesteś ubrana, nie masz ale nic. Mam kamień. Ale ma kamień. No bo od zimna. Dobra, leć się gdzieś odwróć. A co, matka cię walnęła, nie? No, chciałam coś podnieść i ona mnie raz walnęła i nie zdarzyło cię. No pierwsza dobra. Śmierć moja kiedyś musi nastąpić, o. Nie? Ale, a gdzie się odradza, bo ja nigdy tego nie robiłam. Ołtarz, jest przy obozie, ale przy obozie na razie nie, jak nie? Jak wygląda ołtarz? Które to jest? Niech się... Zaraz ja zginę. Czy ktoś mi powie, gdzie mogę lecieć? Zobacz przy obozie, zobacz koło naszego obozu. No taki jest kamyk? Takie... Tak, to jest... Stary, leć, czemu ty tu stoisz? No bo patrzę na mapę. Kurde, czekaj, zaraz zobaczę, może tu gdzieś będzie ołtarzyk. Jestem duszkiem. Tak czarno-biało, nie? Szale. A przy maszynie się nie odrodzi, nie? Przy maszynie nie. Musi być ołtarz. Ale jak ja tam pójdę, to umrę znowu, nie? Tam są moje rzeczy. Jak teraz zimą się urodzę gdzieś daleko, to przecież ja nie dojdę. No też przy obozie tu się odrodzi. No to przy obozie się odrodzi, no. Mówiłam, żeby zostawić na właśnie na zimę albo na lato, jak będzie, wiesz, daleko do... Do domu daleko. Chutki. Smutek. Zginęłam. To tu mogę się odrodzić? Nie. No wejdź tam na ten ołtarz. Przy obozie jest ten ołtarz u góry. A takie jest... świńskie główki są po bokach. Naokoło znaczy się. A to ja nie widzę tego. Są jakieś kamyki? Kurde. No nie przy... Zaraz. Jesteś przy obozie, gdzie ty jesteś? No jestem koło obozu, ale nie widzę świńskich główek. Jest! Do góry jeszcze, Mary, do góry! Dobrze. Czekajcie, gdzie jest to? Jest tu. Takie świńskie główki, jeszcze wyżej, tam za jagódkami, o, są, słuchaj, no, za krzeczkami jagódkami. Koło pingwinów. No. Co, wejdę i się odrodzę? No. Uuu. A czemu? Ale dziwnie. Ja już to przechodziłam. A jeszcze nie. Dobra, szybko. Ognisko. Jest tu jakaś trawa? Nie ma trawy. Czym ja mogę opalić to? Drewnem. Nie masz szyszki? Kupy nawet, o, słuchaj. Kupę mam. Zmarnuję kupę na ognisko. A czemu ona nie chce zapalić? Okej. Okay. Tylko no, nic nie zrobię teraz, bo nie mam żadnych narzędzi, nie? Drewno potrzebujesz, patyki, takie te... Dobra, ja już idę tam do ciebie na dół, ja mam trochę pozbierałam. No nie mam patyków, ani drewna, zbieractwem ani... zajmowałam, mam trawę, mam patyki, mam drewno. Są jakieś dziwne cienie, one nawiedzają no bo moją bo ci poczytalność. Ja mam jeszcze grzybki, dwa zielone, to jak coś, to ci zaraz okay. dam. Zjesz, dobra, idę już na dół. Gulasz sobie zrobię. Ja bym chciała tam jeszcze... pójść po te moje rzeczy na te bagna, nie? Tylko musiałabym. No czekaj, jakoś... to się za chwilę. No, ogarnij, bo tam kamień masz wszystko, a mi się też już. O, trochę mi temperatura już spadła, także. No to tu zrobiłam ognisko z kupy. No chciałabym tam dojść właśnie na te bagna, tylko wiesz, nie mam ani. Dobra, idziemy. Kamienia, nie wiem, czy. Ani nic. Trochę temperatura mi to spada. Ja tam nie dojdę. Nie, ja już idę, czekaj. Ale co ty mi dasz, jak przyjdziesz? Co mi pomoże? No ja mam trawę, mam drewno, zrobisz sobie narzędzia, mam krzemień. Ja tutaj jestem sobie... obok zaraz i mam ognisko, także jak coś to ten. Dobra, to tylko... Bo no, nie wiem, czy bez kamienia tam dojdę, tak? Mam kamień, tylko trzeba go podgrzać. Dobra, jestem. Ale nie, a kamień to musisz... To daj ty, Asia, kamień, a ty się ubierz. Mary, dałam ci kamień, ale rzuć go, żeby no, on się nagrzał. No, podgrzej go. Stój teraz, co ja bym ci tu mogła sobie wezmę dać. Tą zbroję. Z chodź tutaj, masz najpierw siekierkę. Do mnie, Mary, tutaj do ogniska, bo ja tu jestem blisko tego. No a słuchaj, dojdę tam? Siekierę. Czekaj. No, co by ci jeszcze to. Dać? Kilo... Dobra, to czekaj, to spróbuję do Tuli dojść. Jak masz ten, jak z poczytalnością? Wow. Nie, zdrowie mam na 50, mózg na 88. Trzymaj, weź je, podpiecz je najpierw i ten... I no, łapy idą. Podpiecz te grzyby i zjedz je. Dobra. Boż. Zżeraj to. Aż mi grzyb wypadł. Z tego masz tu jeszcze, ej, słuchaj, masz tu jeszcze mięsko, bo jakieś tam po drodze znalazłam. A to do lodówki, nawet sobie zrobiłam pulpety na tego. Dobra. To ubiorę sobie to.
Nie wiem, co mi to da, ale spróbuję. Ej, daj mi te jagódki z powrotem, kurde, przebiegłaś mi koło ogniska i dałam niechcący. Ej, ten piorun ochronny. A ja dojdę tam w nocy. Dropnęłam. Dziękuję. Marysia, to jest blisko. Ale ja mam słabą orientację w terenie. Prosto idź. Tak jak idziesz prosto. No to włącz mapę, ja jestem na mapie. Cały czas prosto. No staram się. Tu jakieś świetliki są. Czekajcie, siekierę mam. Ale mi, czemu mi tak mózg spadł? Ja zjadłam te grzyby. Ale przepiekłaś je? Wydaje mi się, że tak. Ewentualnie mogło mi się pomylić. No to ci obniżyło sporo poczytelności. O, właśnie, ty miałaś je przepiekł. Ale mi się wydawało, że ja dawałam je. O, ty jesteś wyżej. Czekaj, gdzie ty jesteś? No szłaś jesteś. Tutaj do mnie. Dobra, mam. No. To teraz poczekajmy do rana. Kurde. Nie wiem, wydawało mi się, że przepiekałam te grzyby. A tu mięsko się nie suszy żadne? Zdrowia też mam mało, nie? 48. Ja mam zdrowie 34 i żyję. Ale ty jesteś bardziej zaprawiona w bojach. Ale zdrowia mam 34, 54 mam poczytalności. A to już jest przypieczone, dobra. A mi cały czas jakby to zdrowie miga, nie wiem czemu. No bo masz mało. Aha, chyba, wiesz? Myślałam, że ubywa. Zaznaczać. To jest twój plecaczek, nie? Tak. To nie dotykam, tam gdzieś był mój. No teraz uważaj, jak tam będziesz się zbierać, jak będziesz widziała, że wchodzi matka, to odbiegaj, nie? Będzie tak bulgotać, tak najpierw będziesz słyszała. No nie, ja nie słyszę dźwięków z gry. Ale będziesz widziała. A czemu nie? Dziwne. Pojawiają się takie kreseczki, nie? To, wszystko to najważniejsze mam, dobra, Ubrałam sobie zbroję z trawy. To ci nic nie chcę nic mówić. No to ubrę drugi raz. Słuchaj, ja mam ten. No lepiej dam nie. Dam ci drewno, nie dam ci drewno. Mery, odgłęb tą łapę, bo ty świecisz. Idź. Jeszcze, do końca tam mam trochę. A znaczy, do końca. Idź. Dobra, już. Znowu psy idą, słuchajcie. No żartujesz. No to super, to ja mam 30 zdrowia, nie? Gdzie są moje rzeczy? Nie ma tu jakichś odwłoków z tego. Tutaj są moje rzeczy? Tak, tutaj są twoje rzeczy i tu jest matka, uważaj. Od tej strony, Mary, od tej, tu. Okej. Okay. Tu jak ja, Mary, nie tam. Na gdzie mam? Tu jest od tej strony i tu się zbieraj. A to mi coś... Zbieraj. Ale ona tam jest. Mary, tak jak ja stoję. Od tu, a stąd mogę zbierać? I tu, i tak zbieraj. Aha, dobra, spróbuję. Jeszcze krańcza królowa wyszła, no zajebiście. Ja pierdzielę, chciałam brzydko powiedzieć. Zbieraj, Mary, zbieraj, spokojnie. Ja się boję teraz... tej macki, że umrę znowu. Wiesz. A mówiłaś, że wtedy będzie źle. Uciekaj, ja ci będę mówić, spokojnie, został ci tylko plecak do wzięcia. No, patrzaj. No leć. Kurde, może ja idę do was tam. I uchodź. Bardziej wam pomogę. Chodź tu, Mary! Dobra, uciekłam. Dobra, bo to poszła pańcza królowa, nie? W ogóle tak. Jezu, co to? Pies mnie goni. No pańcza królowa. Aha. Pies mnie goni. Wow, Asia, jakbyś przyszła, to byłoby miło, bo my no mamy... No już, ale ja tu mam 4, teraz jednego białego. To co wam mam tam przeprowadzić? Ja nie mogę zbroi sobie używać plecak. Ja nie zdążę. Idę do... psy mnie gonią. No jeszcze zamarza, jeszcze matka. Pasaki, jeszcze jakiś zielony golum. No nie. Wspomniałam wziąć kamienia. Po prostu pięknie. Yes. Słuchajcie. Zdrowie mi ucieka. Ej, ja panikuję, bo tych sobie dużo jestem tutaj sama. Słuchajcie, ja się też z wami żegnam, bo teraz mnie zaatakowało tyle psów, nie wiem. I, dobra. Nie chcę. Mary, próbuj na macki jakoś je tutaj, wiesz, zahaczać czy coś. Ja mam 10 zdrowia, także wiecie, to się zaraz skończy. Oje, pies. Ja się przyznaję, słuchajcie, poddałam się. Ała, użarł mnie. Chciałam go zabić, ale mi nie wychodzi. Ubrałaś zbroję? Tak, ubrałam zbroję. Kask? Kask nie, bo jest w moim plecaku, ja plecak zrzuciłam. Chcę je na te macki poprowadzić, ale... Czekaj, bo tu chyba już tych pozbyłam. Goni mnie. Tu chodź, bo tu jest królowa, tylko uważaj. O Jezu! Jakie to wielkie! No, ile masz Mary zdrowia?
47. Raz mnie użar. Pacnę, to zginę, bo mam 10. Mogę pacnąć. Jak on, nie, jak spróbujemy on... na... A nie, chodź. No jak on się aha, rzuci, dobra, to ale wtedy, ja się nie? I tak nie mogę tak odradzać szybko, bo jak się teraz odrodzę, to bez sensu, bo i tak zamarznę przecież, nie? Musiałabym no, w jakimś miejscu takim, się, gdzie zbiorę trawę i... Tutaj są, Mary. Tutaj? Uważaj, żeby cię uważam, nie patrzyła. Uważam. Czekaj, może go teraz zahaczy? No wyłaź, głupia macko, jak potrzeba, teraz, to nie wyjdzie, teraz, nie? Teraz! Kurde! To są jakieś deski? Teraz się mnie czepię. Zostaw ją. No ja mam 40. Kurde, zamarzam mnie. Ja też zamarzam. No ja też zamarzam. Zrób Mary ognisko. Nie mam z czego. No świetnie. No. Nie mam z czego, nie mam trawy. No to niestety. Tula! Po, dobra. No ja też umrę, bo ja nie mam trawy. No ja zaczęłam też zamarzać z głupoty, bo nie wzięłam kamienia, kuźwa i tyle. Odnieś plecak i do domu. Tak, bo ja ci teraz znajdę plecak. 22, 19. No, staram się dojść. Koniec, umrę. To koniec. Żegnam wszystkich. Plecak, mam plecak. No ja to miałam resztkę, bo ja przecież jelenia cyklopa zabiłam. Znalazłam. Bye. Także koniec serii. 33 dni, kochani. Everyone is dead. Mamy jeszcze... jeszcze mamy czasu chwilę. Szukajcie. Ale to nie ma sensu już teraz. Nie, też mi się wydaje, że nie ma. Także cóż, okay, kończymy, ale mówiłam w ogóle od początku, żeby zacząć na nowo. No bo... tak jest, Gosia mówiła, przed tym, zanim zaczęłyśmy w ogóle nagrywać, czy nie ale zaczynamy na nowo. Ale przynajmniej jest skończone jakby, tak, nie? Można się ogrodzić, ale nie ma sensu, bo no, to nie ma sensu. Także cóż, kochani, to by było na tyle. Okay. To ty co jest, dalej ja? To pomyślimy. Cześć, dobra. Gosia, no, jakie ty masz ładne oczy, ja mam takie, zobacz. Gdzie wy jesteście? Mary, chodź też, chodź. Mary, chodź tutaj do obozu, szybko. Okej. Okay. Pożegnamy się. Pa, pa, moje rzeczy. Pa, pa, psy, które mnie goniłyście. A, ja się... no, pa, zimo, ja która mnie zabiłaś. Nie miałam, ale tu nie ma kamienia mojego. To gdzie ja miałam? A całe życie powtarzam, że nie lubię zimy. Dobra. Nieważne. Może ci się po prostu skończył. No, nie wiem. Hello! Ja się zaczęłam zamarzać, psy mnie dopadły i tak to się, słuchaj, skończyło. Dziewczyny też, no, no przesunęła się. Bo chciałam tak obok, nie wychodzi. No i tyle, słuchajcie, w ogóle, no, tak jak ten, tak jak Gosia mówiła. Przytulone duszki. Od nowa, no, ale... Zobaczymy, dobra, co także będzie co? Dalej. Tak, no, żegnamy się. Że podobała wam się ta seria. Jak na pierwszy raz mój i Asi, to i tak myślę, że dobrze nam poszło. Tak, no, myślę, że tak. Byłyśmy dzielne. Czekamy. Czekamy, słuchajcie, jeszcze parę sekund. Dobra, wychodzimy, także zobaczymy, co dalej. Żegnamy się z wami. Pa, pa. No, cześć, kochani, pa.